Ja promotor, prawnie ustanowiony uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z oddziałem lekarsko-dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mianuję Ciebie doktorem nauk medycznych. Trwa to niestety długo, około 4 lat, dlatego że ja robiłam doktorat w studium doktoranckim, dlatego jest to 3 albo 4 lata. Jest to naprawdę bardzo duży wysiłek i poświęcenie niejednokrotnie życia prywatnego kosztem właśnie nauki i rozwoju. Jest to zwieńczenie całej mojej ciężkiej pracy. Wykształciłam się w wieku rozwojowym w pedodoncji. Wydawało się, że ten doktorat jednak będzie troszkę łatwiejszy. Życie zweryfikowało to. Mój doktorat 5 lat trwało pisanie go. Miałem bardzo duże badania, bardzo dużo eksperymentów. No natomiast jak po wszystkim zawsze jest już ta ulga, człowiek czuje, że jednak było warto poświęcić ten czas, no i otrzymać ten tytuł upragniony w końcu.